Wyobraźmy sobie, że mamy dużą pizzę. Zjadamy z niej połowę, czyli jedną drugą, a drugą połowę zostawiamy sobie na potem. Po jakimś czasie znowu zgłodnieliśmy i z tej połowy znowu zjadamy połowę, czyli jedną czwartą pizzy. Ćwiartka zostaje na potem. Po jakimś czasie znowu jesteśmy głodni i z tej ćwiartki znowu zjadamy połowę, czyli tym razem jedną ósmą pizzy, a jedna ósma zostaje. Czyli do tego momentu zjedliśmy jedną drugą plus jedną czwartą plus jedną ósmą pizzy. Po jakimś czasie znowu zgłodnieliśmy i z tej jednej ósmej zjedliśmy znowu połowę, czyli jedną szesnastą pizzy, więc do tego momentu łącznie zjedliśmy 15 szesnastych pizzy. I tak dalej. Co się stanie w rezultacie? W rezultacie będziemy kroić naszą pizzę na coraz węższe kawałeczki, aż w końcu zostaną same okruszki. Zatem wniosek z tego taki, że suma wszystkich tych ułamków równa jest 1, ponieważ cała pizza zostanie zjedzona. Zauważmy, że kolejne składniki tej sumy powstają dokładnie w taki sam sposób. Każdy kolejny wyraz jest dokładnie połową poprzedniego, ponieważ za każdym razem zjadamy dokładnie połowę z tego, co mamy. Drugie tyle zostaje na potem, po czym znowu z tego, co mamy, zjadamy połowę i tak dalej. Tak więc, aby uzyskać kolejny wyraz tego ciągu, poprzedni należy pomnożyć przez jedną drugą. Tak więc liczby w mianownikach kolejnych wyrazów będą kolejnymi potęgami dwójki. 2, 2 do drugiej, 2 do trzeciej, 2 do czwartej i tak dalej. Tak więc któryś z kolejnych wyrazów tego ciągu mógłbym zapisać jako 1 przez 2 do n-tej. Przy czym n jest jakąś liczbą naturalną. Gdybyśmy się w tym momencie zatrzymali, zjadamy tylko do tego kawałka, drugie tyle zostaje na potem. Można by powiedzieć, że zjedliśmy jedną drugą plus jedną czwartą plus jedną ósmą i tak dalej, aż do plus 1 przez 2 do n-tej i to jest równe 1, czyli całej pizzy, minus ten niezjedzony kawałek, czyli minus 1 przez 2 do n-tej. Ta równość sprawdza się w przypadku prawdziwej, realnej pizzy, którą można pokroić skończoną ilość razy. Ale wyobraźmy sobie nierealną, matematyczną pizzę, którą można kroić i kroić w nieskończoność. I każdy, nawet najdrobniejszy kawałek, wciąż przekroić na dwa. Wtedy otrzymujemy wzór. Suma wyrazów tego nieskończonego ciągu geometrycznego będzie równa 1, czyli będzie równa całej pizzy. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.